Po raz kolejny, ósmy lub dziewiąty, spotykamy się, właściwie dziewiąty rzeczywiście, na naszej takiej skrupulatnej lekturze opisu męki pańskiej według świętego Jana. Przyglądamy się temu, jak akurat ten, określany mianem czwarty ewangelista, widzi mękę Jezusa, choć już wielokrotnie zauważyliśmy, że podczas gdy w ogóle ewangeliści się zbytnio nie skupiają na samym cierpieniu Jezusa, to Jan w ogóle jeszcze bardziej przemilcza różne momenty, w których Jezus okazywałby na przykład słabość. Nie mamy sceny agonii, nie mamy pocałunku Judasza. Krzyż, który Jezus niesie sam, nikt mu nie pomaga. Jezus jest Panem sytuacji, Jezus świadomie, w pełni, suwerennie podejmuje to dzieło. I jak już też powiedzieliśmy ostatnio, krzyż według świętego Jana nie jest miejscem hańby Jezusa, ono jest miejscem Jego wywyższenia, on jest tronem, na którym Jezus zasiada. To ostatnio mówiliśmy, komentując Jana 19, od 16 do 22, gdzie cały ten dialog z Piłatem, że on się czyni królem żydowskim, święty Jan rozwija krótką, prostą rozmowę. To jest ważne. Zobaczmy, rozmowa, a nie... Nie mów, że on jest królem. Nie pisz, napisz, że on tak powiedział, że jest. Co napisałem, to napisałem i koniec. Dialog jakiś niepozorny, ale bardzo ważny. Dużo więcej użytych słów i papieru, niż do stwierdzenia, że ubiczowali go. Ukrzyżowali go. Jednym słowem. Sceny długotrwałe i ogromnie okrutnie bolesne, ale są drugorzędne. Ważniejsze jest, kim jest Jezus, jaka jest Jego prawdziwa tożsamość, i że paradoksalnie właśnie ten wyszydzony król jest prawdziwym królem. I co z tego wynika dla nas? Nie, to jest istota. Dziś pójdźmy dalej, a więc patrząc na nasz dyptyk, ten trzeci dyptyk, czyli trzecia część Męki Pańskiej, czyli od Jana 19, 16 do 42. Dyptyk, czyli dwie kolumny, dwie perykopy. Pierwsza perykopa, którą się teraz zajmujemy, to jest od 16 do 30, te wersety. Każdy z nich podzielony na cztery jakby jednostki. Mieliśmy X, czyli to jest ta kwestia drogi krzyżowej i tego tytułu winy. Mamy jednostka pod nazwą A, pod literką A, to jest wersety 23 i 24, ale 24 bez końcówki. Tu ja za chwilę wyjaśnię dlaczego. To będzie kwestia szat Pana Jezusa, szaty Jezusa zdarte z Niego przez żołnierzy. Jednostka B, czyli ostatnie stwierdzenie z wersetu 24 i wersety 25, 26, 27, czyli testament z krzyża. Tu jest Matka Jezusa, umiłowany uczeń i kobiety. I od X prim to będzie śmierć Pana Jezusa. My na pewno dziś o śmierci jeszcze nie powiemy. B to może zaczniemy, a zajmijmy się teraz tą jednostką A, czyli tym, co zrobili tam żołnierze. W każdy Wielki Piątek słuchamy Mękę Pańską, dopiero co przeżywaliśmy tę liturgię, więc trwając nawet tej paschalnej, radosnej teraz, tej radości ze zmartwychwstania, wciąż jeszcze musimy przywołać, jakby wrócić troszkę wstecz i wrócić tam na Kalwarię. Otóż czytamy u Jana, że żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty. Państwo na tych tekstach, które wręczyłem, mają boldem, czyli tym tłustym drukiem i jeszcze kursywą podkreślone słowo wzięli. Ja do tego wrócę kiedyś jeszcze. To jest ważny moment. Oni wzięli, no wzięli. Użyte jest słowo lambano, greckie lambano, czyli wziąć. No ale co to? Czy oni tak sobie po prostu wzięli? Wiemy, że oni zdarli z Niego te szaty. Oni Mu je wydarli. Oni Mu je w jakimś sensie przemocą zabrali. Ukradli. Taki był zwyczaj. No, człowiek już umiera, po co mu te szaty? Po pierwsze, ma umierać w hańbie, więc jest rozdarty. I właśnie pytanie, czy zupełnie do naga. Tu Katarzyna Emmerich tak to prezentuje, że na chwilę zdarto z Jezusa dosłownie wszystko, że przez chwilę był cały nagi. Że pierwsza szata, druga, tam jest według Katarzyny był jeszcze jakiś sztaplerz, czyli w ogóle już pod wszystkim na piersi i na plecach Pana Jezusa jeszcze taka jakaś taka jakby, no nie wiem, taka mini podkoszulka. I no coś na, jakaś przepaska na lędźwiach, no i według wizji wszystko zostało całkowicie starte, na co Pan Jezus ten obolały wizji Katarzyny się cały skulił ze wstydu i z tłumu ktoś wybiegł, jakiś człowiek, który przypomniał sobie grzech Hama. Stąd być może
dzisiejsze określenie, że ktoś jest chamem czy chamski, jest po prostu braku kultury, jest kimś, kto przekracza granicę. Otóż wiemy, że Cham w pewnym momencie, widząc swojego ojca, w Starym Zawiecie mamy pijanego, odkrył jego nagość. I stąd z pokolenia Chama, no według Katarzyny, ci, którzy zdarli szaty z Jezusa, pochodzili z pokolenia Chama. Nie wiem, na ile w wizjach Katarzyny niektóre rzeczy nie są troszeczkę zbyt już, aż chciałoby się, żeby to byli z pokolenia Chama i czy dlatego, no ale może tak było. No nie wiem. W każdym razie ktoś tam wybiegł z tłumu z jakimś płótnem i okrył Pana Jezusa i to tak zostało, ale przez chwilę miałby Pan Jezus być całkowicie, zupełnie nagi. Możliwe, że w ogóle jasna sprawa, Rzymianie, gdy krzyżowali swoje ofiary w całym Imperium Rzymskim, robili to w całkowitej nagości tych ofiar, ale w Palestynie miał prawo być wyjątek od tej reguły, bo Żydzi jednak w swojej pewnej wrażliwości moralnej mieli pewną moc też wymóc na władzach rzymskich jednak konieczność okrycia miejsc intymnych ciała, mówiąc, że taka jest nasze prawo moralne, mamy dekalog, mamy pewną wrażliwość i nie chcemy, żeby gorszyć choćby dzieci i żeby tego. I to jest możliwe. Dlatego, że tak jak wspomniałem kiedyś, krzyżowano i wszędzie zostawiano w całym imperium te ofiary, te ciała już zmarłych na pastwę losu, na rzecz dla ptactwa, ale w Izraelu nie. Tam się zdejmowało ciało przed zachodem słońca. Jest wyjątek od reguły pewnej. Więc też ma prawo być wyjątkiem, jednak stosowanie przepaski w miejscach intymnych akurat w Palestynie. W innych miejscach nie. W innych miejscach imperium całkowita nagość. No więc żołnierze zdzierają szaty, bo po co już komuś to zaraz umrze cokolwiek jeszcze na sobie. Nie dość, że zadać dodatkowo tam gdzieś tam jakąś formę katuszy, ale też to wziąć sobie, jeżeli to jest w ogóle jeszcze zdatny do czegokolwiek. Nie takie skrwawione, takie gdzieś tam już podarte. Ale zdarli te szaty i jak mówi Jan, uczynili cztery części dla każdego żołnierza po części. Wynika stąd jasny wniosek, że żołnierzy było czterech. Tak? Musiało być czterech. Prawda? Konkretna wskazówka, bo nie widzimy u innych ewangelistów, ilu było tam żołnierzy. Jan stwierdza, ich jest czterech. To koresponduje z praktyką rzymską, że jak przeczytamy choćby w Dziejach Apostolskich 12:4, tam też będzie sytuacja, gdzie Piotr będzie w więzieniu skuty łańcuchami i przy nim będą czterech żołnierzy. Otóż w ogóle ponoć w rzymskiej armii były jednostki o nazwie contubernium, w których było 8 żołnierzy. I to były 2 czwórki. 4 na przykład działało, 4 pilnowało namiotu. Czy 8 w każdym razie w namiocie nocowało. I taka połowa takiego kontubernium mogła zajmować się faktycznie samym ukrzyżowaniem. Katarzyna Emmerich wymienia tam 6 takich, 3 takich, tam większe, o wiele większe liczby ich podaje. Nie? Tu jest mowa o 4 i każdy bierze sobie część, czyli rozdzierają na 4. Ale jest jeszcze tunika, są jakby 2 elementy szaty. Czyli słowo szaty w liczbie mnogiej, greckie himakia, rzeczywiście to jest noga, ale jeszcze jest tunika, czyli chiton po grecku. Ona nie jest szyta, tylko cała jest tkana i no po prostu tak umieli już ocenić sytuację, że przecięcie jej rozprułoby, wszystko by poszło. Tak jak, no wyobraźmy sobie jakiś swet zrobiony na drutach wełny. Przeciąć, no to się pruje wszystko. Nie ma sensu tego rozrywać. A są szmaty, że można przerwać na pół, na więcej. Nie zależy z jakiego materiału, jaki sposób. No, na tyle byś nawet. I mówią między sobą, nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią los, do kogo ma należeć. I nagle ewangelista stwierdza, że się spełnia słowo Pisma. Bo rzeczywiście psalm 22, bardzo ważny psalm, on nam wraca nie tylko przy kwestii szat, ale cytowane będą słowa z tego psalmu przez Jezusa u innych ewangelistów, gdzie Jezus powie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To są pierwsze słowa tego właśnie psalmu. 22, według tekstu masoreckiego, to jest 21 psalm według Septuaginty. Otóż tam jest pierwsze słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I nieco później, bo w wersecie bodajże 19 jest właśnie to stwierdzenie: moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Z tego psalmu, a cały psalm jest pewną męką. Jest to psalm mesjański, czy mesjasza, który cierpi.
Zobaczmy, jeżeli jest mowa choćby o Jezusie, który objawia się uczniom idącym do Emaus i mówi, czyż Mesjasz nie miał cierpieć? Na pewno Pan Jezus musiał ten psalm wtedy między innymi zacytować. Jak dosłownie, my temu psalmowi zaraz poświęcimy trochę uwagi, bo jest rzeczywiście wyjątkowy. Zauważamy, że jednostka A, ja tu ją już kończę, na tym cytacie. Ja kończę na cytacie, choć zobaczmy, że 24 werset ma jeszcze takie ostatnie zdanie. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża stały, potem jest 25. Wydawałoby się, i tak czyni większość egzegetów, tak czynią pewnie nasze lekcjonarze i tak dalej, że to ostatnie stwierdzenie, że to właśnie uczynili żołnierze, pewnie należałoby przesunąć jeszcze do tego epizodu z szatami Jezusa. Czemu taki trochę dziwny zabieg, który ja też stosuję, i mniejszość, przeważająca mniejszość, czyli duża mniejszość, tak powiem, czyli niewielu egzegetów, że jednak przenosi to do kolejnej sceny, że jednak tam. Oczywiście ja nie chcę negować faktu, że to może przynależeć do A, czyli zamykać jak inkluzja. Bo zobaczmy, na początku jest żołnierze, gdy ukrzyżowali, prawda, Jezusa, to wzięli szaty, a na końcu by było, to właśnie uczynili żołnierze. Jest inkluzja. Więc zgodzę się z tym, że ma prawo to być też w jednostce A. Ale niech to przynajmniej wtedy pełni funkcję takiego zawiasu, już używałem tego pojęcia z nami, że zawias to jest element, który jest kawałek drzwi i kawałek framugi. To należy i do jednego, i do drugiego. Drzwi możemy zdjąć, są osobno, framuga jest osobno, ale dzięki zawiasowi zawias należy do jednego i do drugiego. Więc to stwierdzenie, że to właśnie uczynili żołnierze, które jest na końcu wersetu 24, na pewno należy też do A, ale ja wolę to jeszcze bardziej, mi się wydaje, że należy do B. Zobaczmy, że przy okazji, zaraz powiem dlaczego. Przy okazji zobaczymy, że paragraf A kończy się stwierdzeniem narratora, który mówi, że się spełnia pismo. Tak się spełniło pismo. Podzielili szaty, los rzucili o suknię. Powtarzam, Psalm 22, werset 19. W aprim obok, gdy będzie przebity bok Jezusa, też podsumowany będzie ta jednostka cytatami. Spełnia się pismo, że kość nie będzie złamana i znowu w innym miejscu mówi pismo, patrzeć będę na tego, którego przebili. I zamyka się jednostka cytatem z Biblii. Czemu też tu nie zobaczyć, że cytat zamyka ten epizod związany z szatami Jezusa. Natomiast argument oczywiście mocniejszy niż tylko, żeby mi pasowały dwie jednostki obok siebie. To nie może być. To, że pasuje, to jest, ma być wtórne. O, widzę, że jednocześnie pasuje. Tu się zamyka cytatem i tu, nie? Rozumiemy, w A i w A prim cytat jakiś ze Starego Testamentu zamyka tę jednostkę. Ale ważniejsze jest to, co na tych kartkach, które Państwu podałem, lub w plikach w PDF-ie pewnie tam wysyłałem, jest gramatyczny argument. A mianowicie w tym stwierdzeniu to właśnie uczynili żołnierze, w nawiasie podałem men un. Nie? Jest coś takiego? Men un. I po chwili jest 25 werset, i jest słowo de. Men un de. Razem ze sobą. To są ściśle idące, to jest konstrukcja specyficzna. Men un de. Jakbyśmy mogli to z greki, te partykuły przetłumaczyć. Men un de ma za zadanie z jednej strony pokazać dwa epizody ze sobą powiązane, że z jednej strony to i potem to jest jakaś kontynuacja, jest związek obu epizodów, ale to D jednocześnie kontrastuje mocno ze sobą te epizody. One nie są od siebie niezależne, one są powiązane, a jednocześnie są przeciwstawione sobie. Dlatego bardzo tak dodając od siebie, moglibyśmy to przetłumaczyć. Z jednej strony widzimy, że żołnierze to zrobili, a z drugiej strony widzimy, że wręcz przeciwnie, obok krzyża stały kobiety i tak dalej. Chodzi o z jednej strony to, a z drugiej to. I o kontrast obu tych rzeczy. I to dlatego to zdanie tu przenoszę do B. Ale oczywiście B będzie dla nas ważne, bo tam jest mowa o uczniu, o uczniach, czyli właściwie już tu bardziej nawet obecnych uczennicach. Ale skoro ma to ścisły związek z A, men un de, no to właśnie też poświęcamy trochę uwagi tej kwestii szat. Otóż zauważmy, że święty Jan tym się różni też od synoptyków, że synoptycy wszyscy trzej stwierdzają,
że o, tu się spełnia Pismo. Oni też cytują ten psalm, ale oni mówią, że rozdzielili między siebie moje szaty, rzucając o nie losy. Rozdzielili szaty, rzucając losy. Jan właściwie jest precyzyjniejszy. Coś, jak już rozdzielili, to nie ma o co rzucać losów. Jak porwali na części, to już każdy wziął swoje, nie ma nic co losować. A jest tunika, o którą trzeba zalosować. Rozumiemy? Synoptycy tak mimochodem tak zacytowali, skracając trochę ten psalm, ale nie zastanowili się, że przecież jeżeli już rozdzielili, no to nie ma co losować. To, co jest rozdzielone, każdy dostaje swoje, a losuje się coś, czego nie da się podzielić. I Jan jest, zobaczmy, przez to rozwinięcie tej myśli jest precyzyjniejszy, mówi o dwóch w takim razie szatach. Czym mamy to zrozumieć? Z jednej strony w psalmie jest mowa himatia, czyli szaty, a himatizmon, czyli suknia. Jan akurat nie używa słowa himatizmon, czyli suknia, tylko chiton, czyli tunika. Współcześnie w modzie mam wrażenie, że tunika to jest zewnętrzna raczej taka sukieneczka. Nie to sukieneczka, nie to dłuższa niż spódnica. Nie wiem, jak to panie pewnie lepiej by to oceniły. Nie jest to długa spódnica, ale nie jest to mini. Taka, jak to nazwać? No, kto mi pomoże? Ale jest coś takiego jak tunika, tak? Kupuje się w sklepie, tak? Dobrze strzelam? No jak? No proszę pomóc mi zdefiniować. Czy trudno też wam będzie? Tunika właśnie. No jak to? Tunika. Ona jest... Dłuższa bluzka, która nie jest ani sukienką, ale już też nie jest bluzką. Właśnie, tak jakby przedłużona bluzka. O, to by było dobre. O, ciekawe, fajne wyglądanie. Tak, dobrze. O, no niech to będzie, że dłuższa bluzka. I teraz słuchajcie, to jest dzisiaj szata zewnętrzna, ale chodzi w tym przypadku Jezusa o coś odwrotnego. A mianowicie tunika, czyli to chiton napisane po grecku, ketonet lub kutonet po hebrajsku, to była wewnętrzna szata, to była przylegająca do ciała, to by było coś porównywalnego do dzisiejszej, nie wiem, halki, tak? Jest jakiś pod spódnicą, ja tu już jakby panie pytam bardziej, no jest halka czy haleczka po prostu służąca czemu? Żeby się ta spódnica tam, nie wiem, do ciała nie przyklejała, niż tam... Dorajstwo na przykład. No już tam raczej was pytam niż tutaj określam. Ale po prostu można by nazwać właściwie tę tunikę właśnie przedłużoną pod koszulką. Takim t-shirtem, ale długim. Jak sukienka, jakby to była taka właśnie, no halka. Tunika jest przy ciele po prostu tym elementem i to było to tkane, delikatne, jakoś tam być może przez Maryję. A zewnętrzna szata na tym nałożona. Wiecie, to jest jeszcze wiosna, jeszcze na tyle mogło być chłodno. Przecież Piotr się grzał przy ogniu, że Pan Jezus obie te szaty ma na sobie. Możliwe, że tak jak mówi Katarzyna Emmerich, jeszcze dodatkowa jakaś w ogóle szkaplerz, tak ona to określa. Taka w ogóle bardzo zredukowana wersja t-shirta, że w ogóle na piersi i na plecach leżąca taka jakaś tam bardzo, bardzo mały element szaty. Wiecie, nie wykazuję znajomości i orientacji w modzie kobiecej, aczkolwiek ksiądz nosi sutanny i dziś ktoś by powiedział, o, noszą jak kobiety. Zauważmy, że to raczej spodnie powstały później, tak? Normalnie mężczyźni nosili długie, powłóczyste szaty. To jest normalne, tak? To było normalne i potem zostało to do wersji wygodniejszej jako spodnie. I aż weszło do tego stopnia, że już tam nie będę się rozglądał, ale większość pań dzisiaj chętnie nosi spodnie niż... jest to jakoś daje pewnie jakąś wygodę. Po prostu szaty długie, powłóczyste i Jezus jest ich w tym momencie pozbawiony na zasadzie wydarcia, wzięcia przemocą. Kradzieży. To jest rzecz ostatnia materialna, którą Jezus posiada jeszcze. To byśmy mogli zauważyć. I żołnierze w ten sposób postępują, realizując pismo. No ale skoro ten psalm, to ja bym proponował, żebyśmy temu psalmowi 22 w ogóle się przyjrzeli. Bo tu ma on swoje echo w Ewangelii Jana, w kwestii szat, które Jan lepiej opisuje. Natomiast te słowa, które rozpoczynają psalm, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czyli Eli, Eli, lama, po hebrajsku azaftani, po aramejsku sabachtani. To, co my słyszymy
jako transkrypcję to jest arameński, bardzo podobny do hebrajskiego, ale troszkę jednak inny. Otóż intryguje nas, i to Katarzyna Emmerich opisuje, wielką samotność Jezusa, który właśnie cały czas w ogóle przez cały czas męki się modli, cytuje cały czas różne fragmenty, które odnoszą się do Niego, cały czas tą modlitwą sam siebie też wspiera i nagle wyraża tę samotność. Oczywiście są to pierwsze słowa psalmu, które oznacza, że Jezus mówiąc, wypowiadając te słowa, mamy to u Mateusza i u Marka, On rozpoczyna psalm. I mamy prawo w tych słowach widzieć nie tylko faktyczną Jego samotność, faktyczne cierpienie, ale tak naprawdę ideę przywołania całego psalmu. To tak jakby ktoś umierający powiedział: Ojcze nasz, i dalej już nie miał siły Boże mówić. On przywołuje modlitwę Ojcze nasz, albo zdrowaś Maryjo, albo pod Twoją obronę i już nie ma siły mówić dalej. On ma na myśli całą pozostałą część tej modlitwy. A psalm 22, pierwsze dwie trzecie tego psalmu rzeczywiście wyrażają cierpienie i ból. Ale ostatnia, jedna trzecia psalmu to już jest optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Te słowa Boże mój, czemuś mnie opuścił, nie muszą oznaczać tylko właśnie rozpaczy Jezusa, ale po prostu również Jego nadzieję i pewność zwycięstwa, zmartwychwstania właśnie. Dodam od razu, dlaczego oni, tam reakcja jest ludzi pod krzyżem, u synoptyków to słyszymy, patrz, woła Eliasza, nie? Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, by mu pomóc. Nie wiem, czy już o tym nie mówiłem, że Eliasz, że tradycja w Izraelu była taka, iż Eliasz, który, jak wiemy, czytając Stary Testament, widzimy, że nie umarł śmiercią naturalną, tylko przekroczywszy Jordan na stronę dzisiejszej Jordanii, niedługo tam kilkaset metrów dalej jest wzgórze Eliasza tak zwane, jakbyśmy w Jordanii byli, i wóz ognisty porwał go do nieba. Mówiliśmy o tym, czy nie? Otóż przez to, że Elizeusz też to widział, nie? Kojarzymy to, Elizeusz, który płaszcz Eliasza na niego spadł, dostał tą inwestyturę, możemy powiedzieć, jakby ta misja, ta tożsamość proroka przeszła na Elizeusza. Eliasz odchodzi do nieba na wozie ognistym, więc nie umiera, więc wierzono w judaizmie, że on wróci. I też przywoływano Eliasza, gdy człowiek był w wielkiej jakiejś opresji. I jeżeli Jezus mówi Eli, Eli, lamma sabachtani, Eli, lamma brzmi dość podobnie jak Eliyahu. Eli, lamma, Boże mój, dlaczego? Eliyahu, mój Bóg, Jahwe. Eliyahu to jest Eliasz. Dlatego słysząc niewyraźne mówienie Jezusa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, oni zdawało im się, że słyszą Eliaszu, Eliaszu, że woła Eliasza. Dlatego taka ich reakcja. No ale cóż, ten psalm mówi nam, że Boże mój, czemuś mnie opuścił, daleko jesteś, daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Nie? I tu będzie większość psalmu rzeczywiście. Wołam za dnia, lecz nie odpowiadasz. Wołam nocą, nie zostaje spokoju. Jezus za dnia cierpiał i prawie do nocy też ta jego męka dociera. A ty mieszkasz w świątyni, chwałą Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, tyś ich uwolnił. Tobie ufali, nie zostali wstydu. A ja, jak robak, pośmiewisko ludzkie, wzgardzony przez lud. Nie, człowiek zmiażdżony cierpienie, prawda? Jak robak zdeptany, byśmy powiedzieli. Pośmiewisko, nawet to darcie z szat, nie, wstydem. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głowami. I co? Zaufał Panu, niechże go wyzwoli. Przecież tymi słowami szydzą, ty no wybaw siebie i nas, mówi jeden ze złoczyńców. Spod krzyża też słyszył Pan Jezus słowa, że innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Patrzmy w psalmie 22,9, mamy zaufał, niechże go wyzwoli, niech go wyrwie. Zobaczmy, jak realizują się słowa psalmu też w tym aspekcie. Ty mnie wydobyłeś z łona matki. Patrzmy, przywołuje matkę swoją, psalmista z 22, a Pan Jezus ma u Jana matkę przy krzyżu. Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym. Od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem. W każdym razie mama jest wspomniana w tym psalmie. Matkę wspomina cierpiący psalmista, a to jest matka przed krzyżem. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska blisko. Nie ma wspomożyciela, mówi ten człowiek. Otacza mnie mnóstwo cielców, byki Baszanu, jak lew drapieżny, wszyscy wokół, prawda? A ja się rozpływam jak woda. Człowiek się rozpływa. Nie wiem, czy w życiu
miewamy sytuacje jakiejś rozpaczy, smutku, człowiek czuje, jakby się rozpływał, prawda? Nie czuje się silny, stabilny, po prostu jest, serce moje topnieje, tutaj mówi. Gardło, patrzcie, 22:16, gardło my suche jak skorupa. Jezus zaraz będzie mówił, pragnę. W tym też egzegeci widzą, czy przypadkiem to nie jest nawiązanie do tego psalmu. Gardło my suche jak skorupa, język przywiera do podniebienia, a tu mówi człowiek bliski śmierci. Jezus nagle z krzyża powie, pragnę. Ile rzeczy z tego psalmu się wypełnia. Psy mnie napadają, zgraja złoczyńców. Osacza mnie zgraja złoczyńców. Są złoczyńcy obok. Po chwili, 17 werset, przebili moje ręce i nogi. No wprost przecież to się dokonało. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Wprawdzie kość nie będzie złamana, ale te kości są, czuję je. I to, że policzę mogę wszystkie kości, czyli to też jest stwierdzenie, wszystkie je mam, nienaruszone, z bólu ja je wszystkie czuję, ale mam wszystkie kości. Jakby nie jest złamana. To oczywiście to, że kość nie będzie złamana, to dotyczy raczej baranka paschalnego, ale to, że ma on wszystkie swoje kości, to też jakoś nawiązuje do tego, że one są całe niejako. I teraz to, że szaty właśnie dzielą, rozrzucają suknię, znowu widzimy. Panie, nie stój z daleka, ocal mnie z tych psich pazurów, z jej paszczęki. I zaczyna być powoli ton się zmieniać. I teraz co my w tym psalmie dalej mamy? Będę głosił imię Twoje swym braciom. I chwalić się będę pośród zgromadzenia. Zobaczmy. Ja mówię o ścisłym związku sceny z szatami Jezusa. Szaty Jezusa przywołują nam psalm 22 w ogóle. I za chwilę będzie kto przed krzyżem? Matka. Będzie uczeń, który stanie się też synem matki. Uczeń stanie się zaraz bratem Jezusa. Jest tu ukonstytuowana, jest tu pewne zgromadzenie, jest tu zalążek Kościoła. Tu się tworzy rodzina Boża. Także psalm 22, werset 23, który mówi o braciach i o zgromadzeniu, czyli kahal, tu hebrajskie, czyli po prostu eklezja w Septuagincie. Kościół. Będę głosił Kościołowi i braciom. Przed krzyżem właśnie stoi zalążek Kościoła i tworzy się rodzina Boża. Ileż motywów z psalmu 22 się tutaj właśnie, między innymi też u Jana, ale u innych realizuje. Dlatego chwalcie Pana. Zaczyna ten człowiek, który przez chwilę bliski śmierci, wielbi Pana, sławcie. Bójcie się go całe potomstwo Izraela. On się nie brzydzi nędzą biedaka. Wysłuchał go, gdy ten do niego wołał. Nagle on już jest pewny, że jednak Pan przychodzi z pomocą. Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Ubodzy będą chwalić Pana. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie szczepy pogańskie. O, że poganie wrócą, też niektórzy interpretują. O, mamy u stóp krzyża rzymskich żołnierzy, czyli poganie. U Kataliny Emmerich oczywiście tam się nawracają. A Benader, taki setnik. I ten Longinus, który przebije bok, też doznają nawrócenia. Także niektórzy z tych Rzymian. Zresztą mówią ewangeliści, nie Jan wprawdzie, ale inni, że w momencie trzęsienia ziemi, w momencie tego mroku, ludzie odchodzili stamtąd, bijąc się w piersi, po prostu żałując w tej trwodze swych grzechów. Na przykład jest w 28 wersecie, oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, a i wszystkie krańce ziemi. Cztery są krańce ziemi, wiemy. Tych czterech żołnierzy, czy też nie symbolizuje, bo czwórka ma w symbolice całe uniwersum, cztery strony świata, jakby cały świat w tym był. Wiecie, tak oczywiście, nie chcę użyć słowa, że naciągając, ale bardzo luźno traktując te idee, byśmy mogli te gdzieś tam jeszcze wypisywać tego typu szczegóły. Bo władza królewska należy do Pana, Jezus jako król tam wisi. Wszyscy mu oddadzą pokłon, co śpią w ziemi. Przecież u Mateusza usłyszymy, że w momencie śmierci Jezusa ziemia się trzęsie i wielu zmarłych powstaje i wejdzie do miasta. I teraz znowu pewna nieścisłość Katarzyny Emmerich i ewangelisty Mateusza, bo tylko Mateusz o tym mówi. Mateusz mówi, że tu się groby pootwierały i wielu tych zmarłych weszło do miasta świętego po jego zmartwychwstaniu. Mateusz robi przeskok, że moment śmierci wstrząsa ziemią, ale ci, co powstali z grobu, weszli do miasta świętego dopiero
trzeciego dnia po zmartwychwstaniu mają wejść. Według Katarzyny oni od razu powchodzili tam do miasta. Ona wymienia około 100 osób. Różne osoby, które weszły, zaczęły przemawiać, przerażać ludzi, bo ludzie ich rozpoznawali, niektórych zmarłych z imienia i tam z przydomku ona wymienia. I ktoś by powiedział, no albo Mateusz się myli, albo ona się myli, nie? Jeśli to miało miejsce, bo oni wyszli zaraz, jakby wrócili z powrotem do swoich grobów niejako. No, według Katarzyny, Pan Jezus, który umarł, Jego dusza zeszła do otchłani i kazała niektórym zmarłym wrócić do ciała i idźcie, upomnijcie teraz ich wszystkich w moje imię. Tak jest w wizji. W każdym razie Psalm 22, werset 30 mówi, że oddadzą Mu pokłon ci, co śpią w ziemi. A moja dusza będzie żyła dla Niego. Tak jakby dla Niego. Ojcze w Twe ręce oddaję ducha mego. Nie? Potomstwo, i znowu 31 werset, potomstwo moje Jemu będzie służyć. A tu jest jakby potomstwo, tu jest rodzina Boża u stóp krzyża się tworzy. I tu się no mniej więcej kończy, ale zobaczmy, że ostatnia część z trzech części Psalmu 22 już jest optymistyczna i motywów jest, myślę, zauważamy wiele, mających swoje odzwierciedlenie w Męce Pańskiej. To był pewnie jeden z ważniejszych tekstów, które Pan Jezus przypominał potem po zmartwychwstaniu uczniom. Czyż Mesjasz nie miał cierpieć? No popatrzcie, jak się to wszystko wypełniło. Jeśli chodzi o szatę, jeśli chodzi o tę tunikę, no są proponowane różne interpretacje, cóż ona może oznaczać. No, przede wszystkim najczęściej mówi się, że jedność Kościoła, bo skoro tę scenę mamy połączyć z następną, to coś tam rozdarto, ale tego nie rozdarto. Nie rozdarto tej szaty. Prawdopodobnie wykonano przez Jego mamę, nie? Przez Matkę Jezusa. Matka stoi za chwilę pod krzyżem. Stoi tam wspólnota, kilkorga osób i najczęściej interpretujemy, to jest pierwsza, zasadnicza interpretacja, nie rozdarcie tej szaty, która najbardziej przylega do Jezusa, że ma symbolizować jedność Kościoła. Zwłaszcza, że zauważmy, Jezus, który w 12 rozdziale Jana powiedział, że jak gdy będę wywyższony nad ziemią, przyciągnę wszystkich do siebie. 30 tam mniej więcej, 4 werset. Co to oznacza? Ludzie są rozproszeni, a Jezus nagle, chodźcie, chodźcie, wywyższony na krzyżu z rozpostartymi ramionami, przyciąga do siebie. Jeżeli przyciąga ich i ma ich u stóp krzyża, a tylko u Jana widzimy tych najbliższych Jezusa, będących blisko, przy krzyżu. U synoptyków oni stoją z daleka. Kobiety i znajomi Jezusa stoją z daleka. U Jana są blisko. Więc faktycznie jest pewna idea zjednoczenia ich wszystkich razem. To jest to, co Pan Jezus w 17 rozdziale też Ewangelii naszej Jana mówił: Ojcze, aby byli jedno. I muszę te jeszcze innych przyprowadzić. W przypowieści o dobrym pasterzu też było o innych owcach. Muszę też je przyprowadzić, aby była jedna owczarnia, jeden pasterz. To wszystko jest janowe. Jezus jako dobry pasterz, który oddaje życie za owce, sam je oddaje, nikt mu go nie zabiera, zgromadził wszystkich do siebie u stóp krzyża. Więc faktycznie czemu, skoro ma związek być jednego z drugim, tych obu epizodów, czemu nie zinterpretować tuniki nierozdartej jako symbol jedności Kościoła? Wiecie, zaraz jakiś tam egzegeta się wyrwał i napisał, no tak, ale tę tunikę mu zabrano, więc on jej nie ma. Więc jakoś no to zachwiana ta jedność, bo miałaby być, ale jej nie ma. Jezus jest jej pozbawiony jakby. Ktoś powie drugi, no ale druga szata porwana jednak. No ale właśnie na cztery części, tak jakby no niektórzy będą, no mówię, szli w bardzo symboliczne interpretacje, że na cztery strony świata, skoro to są ludy czterech rzymskich żołnierzy, więc poganie, więc to różnie, w różne kierunki idzie. Ale pierwsza interpretacja, że znak jedności, zwłaszcza, że jak na przykład otworzymy sobie pierwszą księgę królewską, 11 rozdział i wersety 30-31, to tam znajdziemy pewien ciekawy właśnie motyw nam naprowadzający, a mianowicie Achjasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie i porozdzielał go na 12 części. I powiedział do Jeroboama, weź sobie 10 części, bo to wyrwę królestwo z ręki
Tobie dam 10 pokoleń. Jakby rozdarcie płaszcza pokazuje rozdarcie tych wszystkich pokoleń. Brak jest jedności. One są, nie są zjednoczone jak trzeba. Nie? Dopiero jakby to król Dawid i potem Salomon chcieli zjednoczyć, ale ono potem ulega podziałowi przecież królestwo właśnie. Płaszcz Achiasza rozdarty pokazuje, że no co z tego z rozdartego płaszcza? No nic, mamy kawałki szmat, prawda, jakieś tam materiału, już nie funkcjonuje jako płaszcz, naród podzielony. A tunika nie rozdarta, o, może właśnie chodzi o jedność. Inna propozycja, na drugim miejscu, że tak powiem, albo razem, ex aequo na pierwszym miejscu jest, że to jest szata kapłańska, tak jakby Jezusa. No słowo chiton, gdzieś tam, gdy jest mowa o szatach arcykapłańskich, czy Aarona, czy innych kapłanów, bywa użyte słowo chiton w Septuagincie. Tylko, że chiton znaczy tunika. No, chiton ma prawo być i kapłańską szatą, i niekapłańską. Ale niektórzy, o, kapłani też mają chiton, Jezus ma chiton, o, to w takim razie Jezus jako kapłan umiera. No i teraz dyskusja egzegetów mówiących, że nie wydaje się, żeby święty Jan miał tak podkreślać kwestię tożsamości kapłańskiej Jezusa. Jasna sprawa, że list do Hebrajczyków przede wszystkim, ale to, co już my tu sobie parę razy powiedzieliśmy. No, powiemy, oj, szata nie może symbolizować kapłaństwa, bo to nie jest temat janowy. No, ale wcześniej mówiliśmy o uderzeniu, o odcięciu prawego ucha słudze arcykapłana, co pozbawiałoby go ewentualnej chęci bycia kapłanem, bo namaszczenie było na prawe ucho. Dyskwalifikacja kapłaństwa Starego Testamentu tym samym. Ale ktoś powie, nie idźmy w tym kierunku, bo to nie jest temat janowy. Potem zaznaczyłem, pamiętają Państwo, 3 razy był dotyczący arcykapłanów, Anna czy Kajfasz, i 3 razy ja jestem Jezusowe. Czy to nie jest sygnał, że Jezus jako nowy kapłan wchodzi na scenę, a arcykapłani przemijają? No ale ktoś powie, no ale to nie jest temat janowy. I potem mówiliśmy, że tak sformułowane jest to stwierdzenie, że w końcu nie wiadomo, przed którym arcykapłanem Jezus odpowiada, przed Annaszem czy Kajfaszem. I też to podsumowaliśmy stwierdzeniem, że czytelnik Ewangelii gubi się troszkę w tożsamości, który to kapłan przesłuchuje Jezusa, po to jest wszystko, po to by to było, że już nieważne, oni stracili swoją tożsamość, oni stracili swoją misję. Znowu, kapłani ci przepadają, wchodzi nowy kapłan. No ale znowu ktoś powie, no ale to nie jest temat janowy. No, przepraszam, już przecież wymieniłem 4 motywy z męki pańskiej, które by były za ewentualnym stwierdzeniem, że Jezus jako nowy kapłan według Ewangelii Jana. I ktoś powie, no ale to nie jest temat janowy, więc odrzucamy. No ale właśnie może dzięki tym 4 to jest temat janowy. Rozumiemy? Ktoś formułuje jakby myśl, że to nie jest temat janowy, to teraz czy w imię jakiegoś założenia mamy nie zauważać jednak jakichś szczegółów, które może jednak obalają to założenie i ono jest błędne. Także wszystko to robię za każdym razem znakiem zapytania, czy ta szata ma oznaczać szatę kapłańską, bo jest też gdzieś tam stwierdzone, że kapłan ma nie rozrywać swych szat. Dlatego w zasadzie, jeżeli Annasz i Kajfasz rozrywają szaty, oni łamią pewną wytyczną prawa. Teraz tak przy sobie nie bardzo mam, który to byłby werset, ale o arcykapłanie jest zasadniczo mowa, że ma nie rozrywać swych szat. I to by właśnie ta tunika jest nierozerwana, zobacz. Ale inne też widziano, że na przykład, czy ta szata nie nawiązuje do tej szaty, którą Jakub zrobił Józefowi z długimi rękawami. Co tam byli zazdrośni bracia Józefa. Pamiętamy, sprzedali go też za srebrniki, za 20 wprawdzie, nie za 30, no ale historia Józefa sprzedanego przez braci, a tu Jezus też ma szatę i jest, wiemy, że sprzedany przez Judasza. Jakaś tam analogia do historii patriarchy. Niektórzy widzą, a czy to nie nawiązuje w ogóle do szat, do tych tunik, które sam Pan Bóg po grzechu Adama i Ewy, gdy odkryli swą nagość, wziął i ich później przykrył, okrył ich. To jest Księga Rodzaju 3:21. Nie? Czytamy tam. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Tak jakby grzech powoduje nagość, grzech wymaga tego przykrycia, a Jezus jest czystym barankiem bez grzechu i nie potrzebuje przykrycia. I ściągnięte te szaty, bo nowy Adam jakby przywraca świętość
godność człowiekowi. Ale znowu ktoś powie, no ale temat Jezus jako nowy Adam to nie jest janowy. Nie? Ktoś powie, no ale właśnie może jest przez to. Nie? Taka w każdym razie by to była ta symbolika tu mniej więcej. Grunze widzimy ważne. Psalm 22 przywołany i Jan najprecyzyjniej właśnie opisuje kwestię, co rozerwano, a o co rzucano losy. Uzupełnia właściwie niekompletny przekaz synoptyków, no bo rzuca się losy o coś, czego nie można podzielić. Podzielili szaty, rzucając losy. Nie, podzielili szaty, a rzucili los o coś innego. Nie o to, co podzielili. Nie, synoptycy są nieprecyzyjni tutaj. Niemniej zauważamy, ich jest czterech. Są to generalnie żołnierze. No, zakładamy, że rzymscy, chociaż wiemy, że czasami oni też rekrutowali ludzi niekoniecznie rzymskiego czystego pochodzenia. Katarzyna Emmerich, tak ją tu wspominam w tym dzisiejszym wykładzie często, bo jestem po świeżej lekturze i zakończeniu właśnie czytania książki. Kilka osób z Państwa doszło później, także czasem się będę do niej odnosił, do jej przekazu. A jak będzie czas, to może na końcu, za kilka tygodni, może nawet więcej o tym powiemy. Ona wspomina, że czasem jakiś jeden czy drugi żołnierz to był właśnie niekoniecznie Rzymianin, tylko gdzieś tam czy Etiopczyk, czy jakiś tam Syryjczyk. Nie? To też się zdarza. Więc to z jednej strony zrobili żołnierze, to jest jedno. Z jednej strony żołnierze to, ale wręcz przeciwnie, z drugiej strony zauważmy coś zupełnie przeciwnego. I teraz tak to men un de, ta konstrukcja trzech partykuł sugeruje takie spojrzenie na to, że co jest tym przeciwnym? Że obok krzyża Jezusa stoją. I teraz to wiadomo, tak jak tam, gdzie zastosujemy przecinki, tam, gdzie zastosujemy intonację też w akcentach, no to już jest nasza interpretacja, bo zapamiętajmy, w tekście oryginalnym nie było interpunkcji, nie było spacji między wyrazami. Wszystko pisane było dużymi literami, czyli majuskułami. Więc nie wszystko wynika tak jednoznacznie. A mianowicie, co czytamy? Matka Jezusa i siostra matki Jezusa, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Ja tu sugestywnie, czyli sugeruję od razu obecność czterech kobiet. Przy czym to kwestia i, tego spójnika i, bo patrzę na tekst grecki. Hemeter autu, kai he adelfetes metros autu. Maria he tu klopa, kai Mariam he Magdalene. Spróbujemy to rozwinąć, czy dziś, czy już za dwa tygodnie, bo za tydzień jest majówka, zdaje się. Choć moglibyśmy się tutaj zebrać też. Daleko odjeżdżacie? Czy dalej, blisko do Bielan? Nie no, fanatyzm to już nie grozi tam jednak. Otóż sugeruję już od razu, że cztery są panie, chociaż jeszcze raz zastanowimy się, czy mniej, czy więcej. Ale przez to, że zauważamy tu cztery kobiety, to niektórzy zaczęli widzieć, o, na czym polega ten kontrast, bo to jest intrygujące. No jest związek, ale na czym w takim razie ma polegać ten kontrast? Dlaczego to greckie de? Men un de. Z jednej strony to, natomiast to. I niektórzy mówią, o, mamy czterech przecież żołnierzy rzymskich i cztery kobiety żydowskie. I teraz, czy chodzi o kontrast między no, poganie i naród wybrany? Albo właśnie wierzący i niewierzący. Ci, którzy bliscy Jezusowi i ci, którzy są przeciw Jezusowi. Ktoś, bywają egzegeci, którzy próbują łączyć jednak ich, nie przeciwstawiać sobie i w myśl świętego Pawła, który mówi, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, kojarzymy w Chrystusie, wszyscy mamy tę samą godność. Tutaj święty Paweł, jeżeli w kilku miejscach w swoich listach właśnie zestawia, tak, nie ma niewolnika, nie ma wolnego. Mężczyzny, kobiety, Żyda i Greka. Oczywiście święty Paweł nie niweluje różnicy między płciami, bo genderiści chętnie by się podjęli tę myśl. Chodzi o wreszcie przywrócenie należytej godności. A punktem wyjścia będzie struktura świątyni jerozolimskiej, gdzie było, i to list do Efezjan, drugi rozdział, do tego ewidentnie nawiązuje, jak mamy cały plac świątynny,
Cały ten plac to jest Hieron, to się już tłumaczy jako świątynia, cały plac. Natomiast w środku był tu pewien taka przestrzeń, tu gdzieś był mur. I Hieron to jest to cały ten plac, natomiast to, co w środku było właściwe sanktuarium, to jest Naos. Jedno i drugie tłumaczone jest w naszych Bibliach jako świątynia. Ale precyzyjniej by było powiedzieć plac świątynny o całym tym. Także słuchajcie, skoro Jezus nie był pochodzenia z pokolenia Lewiego, tylko jednak od Judy, a więc nie był kapłanem w myśl judaizmu, Pan Jezus nie miał dojścia do najbardziej wewnętrzne, tam gdzie kapłani tam... Otóż, jak się wchodziło z różnych stron, były wejścia. Pierwszy plac tutaj, to jest tak zwany, to proszę naokoło, to jest dziedziniec pogan. Czyli mogli tu być i Żydzi, i poganie też jeszcze mogli. Nazywało się dziedzińcem pogan, bo ci tu już musieli skończyć dalszą wędrówkę. Był pewien mur, na którym widniało w wielu miejscach napis po grecku, a więc poganie musieli mieć to przeczytać, że dalej mogą wejść już tylko Żydzi, tylko obrzezani. Natomiast jeżeli ktoś, kto taki nie jest, a wejdzie, zginie śmiercią. I o dziwo, taki Piłat i inni respektowali to. Rzymianie musieli to respektować. I to jest kolejny pewien wyjątek, że prowincja ta podbita przez Rzymian, no, cieszyła się pewną enklawą, jeśli chodzi o prawodawstwo, uszacunek dla ich kultury, też i religii. Że gdyby tam jakiś rzymski żołnierz wszedł i by go ukamienowano na przykład, to, na ile jestem zorientowany, taki namiestnik by powiedział, umiał czytać po grecku, umiał. Czemu prowokował, to jego sprawa, zginął, trudno. Niekoniecznie musiałby dowódca taki rzymski mścić swego żołnierza. Więc dziedziniec pogan, i zobaczmy, ten mur, to jest do niego najprawdopodobniej, albo z pewnością niemal nowa się stuprocentową, Paweł nawiązuje, że Chrystus przez swą krew, zobaczmy, że tam jest w Efezjan 2 mowa o męce pańskiej, o Jego śmierci, o krwi Jezusa jest mowa, że przez krew zburzył rozdzielający nas mur, wrogość. Mur, no tak, w świątyni był mur, poganie i Żydzi, to jest pierwsze oddzielenie. I gdzieś inny Paweł powie, nie ma Żyda, nie ma Greka już. Dalej, mogli tu być już Żydzi i w pewnym momencie to była brama piękna i wchodziło się i tutaj tu był, to jest właściwie to sanktuarium, to będzie to nawet tak najbardziej, to ten Naos. Tu jest ołtarz całopalny, jeszcze mniejsze, musiałbym to miniaturki porobić, bo jest pewna przestrzeń, tak zwany dziedziniec kobiet, czyli wszyscy już tylko Żydzi mogli wejść, ale tam mogły wejść też panie, ale w pewnym momencie one nie mogły iść dalej. Dlatego nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, w tym sensie, że kobieta może iść dalej według Pana Jezusa. Dziedziniec kobiet, tu takie schodki były, jeszcze dalej już mogli być mężczyźni izraelscy, a jeszcze w innym miejscu tylko już kapłani. Czyli poganie, potem kobiety żydowskie, mężczyźni żydowscy, potem kapłani, a jeszcze dalej mogły arcykapłan tylko raz do roku. Jaka gradacja i te zasłony na przodku, jedna i druga. Otóż według świętego Pawła Chrystus zburzył ten mur, zburzył te bariery. Każdy ma, i tam Pana stwierdzenie się do Efezjan, że w Chrystusie mamy śmiały przystęp do Ojca. Rozumiemy? Że wszyscy możemy dojść do Ojca. Wejść do miejsca najświętszego w Chrystusie. Zobaczmy, że w momencie śmierci Jezusa rozrywa się zasłona. Nie ma tego u Jana, ale synoptyków widzimy, wszystkich jednoznacznie, rozrywa się zasłona i mamy przebicie w boku Jezusa z kolei. To jest janowy motyw, jakby coś się rozrywa, coś, mamy dojście jakby do samego serca Jezusa. Dlatego skoro Jan zestawiał obok siebie czterech żołnierzy pogańskich i cztery kobiety żydowskie, są niektórzy egzegeci, którzy łączą te grupy, nie przeciwstawiają ich między sobą i mówią, no właśnie, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. O, te cztery panie i tych czterech żołnierzy tworzą wspólnotę nowego ludu Bożego.
w myśl. Ktoś próbuje Pawłową myśl tam na Kalwarię podstawić w te dwie czwórki, ale powiemy, no ale jednak to są dwie grupy raczej sobie przeciwstawne. No nie, one są sobie przeciwstawione. Poza tym zaraz zobaczymy, że jest umiłowany uczeń, więc to nie są dwie czwórki, tylko jest 4+1. Nie, tu jest jednak u stóp krzyża cztery kobiety, tak, ale jeszcze jest uczeń. Już troszeczkę zakłóca zgodność liczbową. No i faktem jest, że krzyż Chrystusa połączyła, ale no, no nie, nie bardzo widzimy, żeby w tym momencie łączyła pod krzyżem. Nie? Coś innego tu chodzi. Tu chodzi o jakiś kontrast. Tu nie możemy łączyć. Łączymy w sensie, że widzimy razem obok siebie, ale skontrastowane są te dwa epizody. Więc tak jak zaznaczyłem w tym poprzednim epizodzie, że żołnierze wzięli szaty, czasownik lambano, tak jest na końcu tego kolejnego epizodu, że uczeń wziął ją do siebie, też lambano. Zakończy się ten testament z krzyża stwierdzeniem, że uczeń wziął Matkę Jezusa do siebie. Oni wzięli ostatnią rzecz, którą Jezus posiada, a uczeń bierze ostatnią, no już nie rzecz, bo osobę jeszcze, którą Jezus posiada, swą mamę, oddaj. Widzimy pewną analogię. Ci biorą i ci biorą, ten bierze tak naprawdę. Ostatnia rzecz, ostatnia osoba. I teraz ja prawie, że już jakby wyprzedzając fakty, bo mówię, my nie przeczytaliśmy tego paragrafu B, czyli tego testamentu, ale my go znamy, myślę, bardzo dobrze na pamięć. Są te cztery kobiety, zaraz jeszcze mówię, rozwiążemy kwestię, czy cztery, czy trzy, czy dwie. I Jezus nagle widzi matkę i stojącego obok niej ucznia. Nagle nas dziwi, jak to ucznia, przecież wymienione były kobiety, nie? U stóp stoją matka, siostra matki, Maria Kleofasowa, Maria Magdalena. Wymienione cztery kobiety. Jezus ujrzał matkę, no zgadza się wszystko, jedna z tych czterech, i ujrzał ucznia. My jako czytelnicy mówimy, a to tam jeszcze uczeń jest w ogóle. No to niewymieniony był jako obok pani. Ale dobra, no jest uczeń, którego Jezus miłował. Przychodzi nam na myśl konkretna postać, ta z ostatniej wieczerzy. I nagle mówi do matki, oto syn twój, nie? Niewiasto czy kobieto, po prostu oto syn twój. A do ucznia mówi, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Uczeń ją wziął do siebie. Tłumaczenie nasze do siebie, myślę, że jest bardzo dobrym i jest lepszym, nasze polskie tłumaczenie, od tego, co na przykład spotykamy choćby w języku włoskim, gdzie jest powiedziane, że wziął ją do swego domu. Po grecku tu jest powiedziane eis ta idia, dosłownie do swoich rzeczy, do swoich spraw. Tak byśmy mogli to greckie przetłumaczyć. On wziął ją do swoich rzeczy, do swoich spraw. W księdze Estery jest dwukrotnie, pojawia się w tekście greckim, właśnie w Septuagincie stwierdzenie, to jest Estery 5,10 oraz 6,12. Dwukrotnie jest powiedziane w tekście greckim eis ta idia, właśnie ten zwrot, do swoich rzeczy, a w masoreckim jest el beto, czyli do swego domu. Wziął ją do siebie, czyli domyślnie do swego domu. Ale czy stwierdzenie, że wziął ją do domu, nie jest zawężeniem tego interpretacji? Wziąć do swoich rzeczy, do swoich spraw, czyli do swego życia po prostu, jest czymś więcej niż wziąć do domu. W ogóle niektórzy egzegeci interpretują, że o, w takim razie Pan Jezus mówi, że i oto matka twoja. I on ją wziął i poszli w ogóle do domu. W tym momencie. Powiem wam szczerze, tu mnie zaskakuje Kataryna Emmerich, która właśnie, trochę jak w filmie Pasja, no, który się wzoruje, zauważcie, Jezus przeżywa swoją mękę, a Maryja tam czasami chodzi tu, chodzi tam, nie? Troszeczkę jest tak, chodzi, zastanawia się. W tym filmie jeszcze bardziej, w książce jeszcze bardziej. Jezus tu jest na drodze krzyżowej, a Matka Boża z całym otoczeniem nagle poszła na Syjon, znowu chodzi w te miejsca, gdzie Pan Jezus był skazany. Chodzi, no, ja sobie nie wyobrażam, że Maryja gdzieś tam gdzieś chodziła. Ona chce być jak najbliżej, mi się wydaje. Trudno mi sobie wyobrazić, że w trakcie, gdy to się wszystko dzieje, że ona nie stara się być jak najbliżej. A że ona idzie w zupełnie inne miejsca. O, tam był 500 metrów stąd, idę tam, teraz tam Pan Jezus tutaj był skazany, tu było to i tak ona jakby tak powiedzieć, tak robi taką jakby pielgrzymkę po tych miejscach męki. Tak, ale no w tym momencie Jezus ciągle coś tam jeszcze czyni. Niesie krzyż, jest ten, no to ja nie wyobrażam sobie Maryi, która by zostawiła Kalwarię i na chwilę odeszła na przykład odpocząć, odsapnąć.
A tak troszeczkę w tej wizji jest sugerowane. Tego już w filmie niekoniecznie wszystko jest widoczne, ale to jest. Ja nie przyjmuję tego, że uczeń nagle ją wziął, mówi, no to chodź mamo, to Pan Jezus jeszcze żyje, bo przecież dopiero za chwilę będzie mowa o śmierci Jezusa. Pan Jezus jeszcze wprawdzie żyje, ale chodź, pójdziemy już do domu. I Pan Jezus co, umiera i tam nie ma? Ta interpretacja, przynajmniej mi się nie mieści w głowie, żeby oni w tym momencie odeszli. On ją w tej godzinie wziął do siebie, nie w sensie do swego domu, bo w ogóle nie jest tam powiedziane, że do swego domu. Powtarzam, po grecku tam jest do swoich spraw ją wziął, do swoich rzeczy, po prostu do swego życia ją przyjął. Ja myślę, że był gest jakiegoś przytulenia i tak zostali po prostu już do ostatnich swoich dni. Jako zjednoczeni i się zatroszczył o nią uczeń, ale oni tam dalej stoją i trwają. To jest akt przyjęcia jej jako matkę. A ona, pozwalając się przyjąć, przyjmuje go jako swego syna. Dlatego widziałbym, na czym polegający tutaj kontrast. Nie tyle, moim zdaniem, jest to kontrast między czterema żołnierzami, a czterema kobietami, poganami, a Żydówkami, ci, co są niedobrzy, a ci, co są źli, i czy tam odwrotnie. Tylko ja bym widział, ja to sugeruję taką interpretację. Kontrast jest między czynnością żołnierzy, a czynnością ucznia. Czyli ci wzięli, w sensie przemocą, dynamicznie wydzierając, kradnąc rzeczy Jezusa, bo nie zapytali go o zgodę, wzięli, zabrali mu. Wydzierają mu jego szaty, a uczeń bierze mamę Pana Jezusa w darze. Pan Jezus oddaje mu matkę, tak? Kontrast jest między, powtarzam, czynnością żołnierzy i czynnością ucznia, a kobiety, te cztery kobiety są pomostem. Pomostem, bo mają coś wspólnego z żołnierzami i coś wspólnego mają z uczniem. Co mają wspólnego z żołnierzami? Jest ich czterech. A z uczniem mają to wspólnego, że stoją przed krzyżem. Bo one stoją, zobaczmy, obok krzyża stały i są te cztery. I po chwili Jezus ujrzał stojącego obok ucznia. One stały, to jest czasownik histemi, para, to stauro, czyli stały przy krzyżu. I Jezus ujrzał ucznia parestota, czyli stojącego przy. One stoją przy i on stoi przy. Chodzi o przedimek para i czasownik histemi. Stać przy. One stoją przy krzyżu i stoi przy, no też krzyżu, przy nich i tak dalej, stoi też uczeń. Uczeń ma to, wykonuje tę samą, jakby ma postawę zewnętrzną, co one. Więc to łączy kobiety z uczniem. I kobiety z żołnierzami łączy. Fakt, że o, tu cztery. One stoją przy i on stoi przy. One są pomostem. Ale kontrast bym widział między czynnością żołnierzy, a czynnością ucznia. I teraz, czemu aż tak bardzo to podkreślam? Bo niezależnie od tego epizodu związanego z szatami, widzimy wyraźnie, że Jezus w darze ofiaruje swą matkę uczniowi. Jest to dar, ale możemy powiedzieć, dzięki temu kontrastowi ten dar jest jeszcze bardziej uwypuklony. Bo to, co robią żołnierze, to właśnie nie w darze. Oni kradną, wydzierają, a tu jest dar. Jest, przez kontrast jest to mocniej zaznaczone. Dar, który daje Jezus uczniowi. Ale właśnie, idąc dalej, co takiego on przekazuje uczniowi? Przekazuje mu swą matkę, ale dzięki temu, co się tak naprawdę dokonuje? Kim się staje ten uczeń? Wiem, że dużo mówię i nie pozwala nam się wypowiedzieć. Nie pytam was, to by ożywiło trochę was nawet. Że staje się synem matki, a w związku z tym bratem mistrza. I w tym momencie to matka z kolei pośredniczy w tej relacji. Zobaczmy, że właściwie bardziej tego ucznia nobilituje fakt stanięcia się bratem mistrza niż synem matki mistrza.
I to jest uczeń umiłowany. Zauważmy, wydawałoby się, że on już jest najbliżej Jezusa, jak może być. Spoczywał na piersi Pana w czasie ostatniej wieczerzy. On jedyny, jemu nagle Jezus mówi, to ten, któremu podam zamoczę kawałek chleba. Jemu nagle Pan Jezus dzieli się z pewnych takich tajemniczych tutaj spraw dotyczących Judasza i tak dalej. To jest ten jedyny, który gdzieś tam ma wejście do domu arcykapłana i tak dalej. Ale jest przy sercu mistrza, wydawałoby się, no już najbliżej, bliżej się nie da. No spoczywa na sercu Jezusa, a nagle jest jeszcze bliżej. Ta scena przed krzyżem jeszcze bardziej go nobilituje, bo on wchodzi wręcz w miejsce Jezusa. Nie, że jest przy nim bardzo blisko. Nagle Jezus ustępuje mu miejsce, mówi, oto syn twój. Tam nie jest powiedziane, matko, to też syn twój. To Orygenes tak zaznacza, tam nie powie, tam w swoich komentarzu, on nie powiedział, Pan Jezus, że to też jest twój syn. Nie, że ja też, ale on też. Tylko, oto syn twój. Jakby, synu, tylko, a ty co? W jakimś sensie Pan Jezus mógłby dodać, no ja wracam do Ojca, wybacz. Jezus wraca, a w miejsce Jezusa wchodzi umiłowany uczeń. Czyli kontrast, powtarzam, jest między czynnością żołnierzy i ucznia, by podkreślić fakt daru. To jest dar od Jezusa. Jezus coś daje, coś ważnego daje. Co takiego daje? Daje matkę, ale czy na tym kończymy analizę? Nie. Dzięki matce on daje uczniowi nową tożsamość. Uczeń staje się bratem mistrza, bo nie tylko synem matki. Staje się bratem mistrza i właściwie wchodzi w jego miejsce. Nie ma już chyba możliwości lepiej nobilitować ucznia, jak przez taki właśnie akt. Kilka wersetów, ja wiem, że mówimy już prawie godzinę, ale próbuję to w kółko powtarzając, a czynniki pierwsze to rozłożyć, podpowiadając w sumie dość nową interpretację, bo o kontraście, o tych wszystkich rzeczach mówili różni ludzie, ale po prostu ja siedząc nad tym miesiącami, nad tym króciutkim tekstem w czasie pisania swojej pracy, próbowałem pomyśleć, czy to nie jest właśnie to. To jest propozycja moja, można polemizować, może możecie się nie zgadzać też. O tym pisał arcybiskup Fulton Sheen. Że mhm. Że tożsamość nadaje nową, że nobilituje i tak dalej. Że właśnie przez Marię możemy stać się braćmi. Ale mi chodzi o to stwierdzenie, że kontrast jest nie między żołnierzami a kobietami, na przykład tylko kontrast między czynnością żołnierzy. Jakby o to chodzi egzegetycznie, bo jasne, że to, jak już powiedziałem, że Orygenes w II, III wiek napisał, że nie też twój syn, tylko twój syn wręcz wchodzi w miejsce i tak dalej. To jasne, że ojcowie kościoła od początku zauważamy, no staje się naszym bratem. Tak. A Fulton Sheen, świetny autor, kanał na ołtarze. Znacie go? Stąd im domyśl? No także łapcie, tak. Czytajmy wszyscy tam wysoka oko. Ale między inwestowaniem a śmiercią. Na przykład, nie? Także nie, jak najbardziej to też nie. Bo jakby wśród dziesiątków, jeśli nie stu kilkudziesięciu komentarzy do Ewangelii Jana, żadnego nie znalazłem tego stwierdzenia. Że ten kontrast zaznaczony przez partykułę D dotyczy tego, czy także to jest moja propozycja zauważenia, że skoro tak ważne jest to, że uczeń staje się bratem mistrza, że wręcz wchodzi w jego miejsce, skoro to jest ważne i to jest pewien dar z krzyża, to zauważmy, przecież też wzięli ci wydarli szaty, a tu jest ten wziął matkę, ale dzięki matce Jezusa właśnie to się wszystko dokonało. Więc tu jest bardziej kontrast. Nie, że cztery i cztery, że żydowskie, pogańskie. Nie tu patrzmy na kontrast. Bardziej może na to zwróćmy uwagę. Nie? Jakby mi chodzi o ten czasownik lambano, czyli wziąć i że on jest chyba ze sobą skontrastowany. Nie? To, co mówiłem, zauważamy owe trzy razy, uczeń. Akurat teraz ciągle pytanie, czy przypadkowo akurat się napisało ewangeliście, że ujrzał ucznia, którego miłował, rzekł do ucznia, prawda, i uczeń wziął ją do siebie. Mamy trzykrotnie uczeń, tak jak było trzy razy o uczniach, co szli do ogrójca, trzy razy uczeń znany arcykapłanowi, ten uczeń, prawda, uczeń i znowu uczeń. To spróbujmy przyjrzeć się w takim razie tym kobietom.
teraz jeszcze. No, ja już jakby z góry założyłem, że są cztery, ale no właśnie, czy rzeczywiście cztery? Skąd taka wersja? Chyba, że jeszcze może inną rzecz powiem, bo może tak jeszcze. No na czym ewentualnie polega jeszcze dodatkowo kontrast? No bo mówię, główny kontrast chcę tu widzieć w czynnościach żołnierzy i ucznia. Oczywiście, że jest pewien kontrast, że kobiety, mężczyźni, poganie, Żydówki. To też jest, ale to nie jest główny wiodący kontrast. Pewnym kontrastem jest też dynamika czy zachowania. Żołnierze, patrzcie, biorą, jest jakaś forma przemocy, zdzierają, rwą, żeby porwać te szaty, trzeba użyć pewnej siły, pewnej energii, nie? Żeby dobrze zerwać. Bo jak żeby słabo ciągnęli, to się może krzywo tam porwie. Ciach, urwane, tak jak kartkę przerywamy. Szybko, to się równo w miarę urwie. Jak powoli, no to zaczynam na boki zjeżdżać. Więc jest dynamizm w tej scenie zerwarcia szat, a tu jest statyczność pewna. Bo co jest powiedziane? Obok krzyża stały. I słuchajcie, słowo krzyż, no użyłem słowo krzyż, ale tam jest Stauros. Ja może też mówiłem, Stauros, wiecie, to jest ten problem, jak człowiek do wielu grup różnych mówi, już nie wiem, do której ktoś mówił. Słowo Stauros zawiera w sobie słowo syty, znaczy literki syty, które są takim prarodzeniem, będącym nośnikiem treści związanej ze staniem, że się stoi. Zobaczcie, po polsku stać, syty. Stand, angielskie, stare włoskie, stehen. I wreszcie greckie histemi. Histemi, syty, jako stać. I rzeczownik stauros. Tłumaczymy jako krzyż, ale to może być też sam tylko pal. To nie musi być jako skrzyżowany. To może być po prostu stauros. Najbardziej pierwotne tłumaczenie tego to jest takie, że to jest coś, co stoi. Dlatego, jak tu my czytamy po grecku, że heistekeisan de parato stauro, czyli a stały obok czegoś, co stoi. I kolejno wymienione imiona. Tak jakby najbardziej precyzyjnie, gdyby przetłumaczyć te greckie słowa. Czyli one stały koło czegoś, co stoi. Tam dynamizm, ruch, a tu stoi krzyż i one stoją obok przy krzyżu. Więc obok siebie zestawione te dwa słówka stoją obok czegoś, co stoi, podkreśla, a one są, są jakieś tak nieruchome dosyć, nie? One są po prostu wiernie stoją przy krzyżu. Nie chodzi teraz o ocenianie negatywne czy pozytywne, ale tu jest też różnica w postawie, nie? Niejako w geście. Pewien kontrast w tym jako tako widoczny oczywiście. Rodzi się pewne pytanie, może tak, heistekeisan, czyli że stały, to jest czynność, to jest pluskwamperfektum z walorem imperfektum, czyli chodzi o czynność stałą, że dość długo, jakiś czas to było. Ciągle zauważamy, one są przed krzyżem, u synoptyków są z daleka. To, że są z daleka, to też jest jakaś realizacja psalmów, bo w psalmie 37, werset 12, przynajmniej w Septuagincie, może 38 w tekście chyba sureckim, jest napisane, że moi znajomi, moi bliscy stoją z daleka. Czyli w jakimś psalmie mówię, że znajomi są daleko. Psalm 87, werset 9 jest: oddaliłeś ode mnie moich towarzyszy. Czyli skoro w pewnych psalmach jest, że daleko są, to synoptycy to zwracają uwagę na to. O, realizują się psalmy, daleko są moi bliscy. A u Jana właśnie blisko są ci bliscy. I teraz tak, Raymond Brown, taki bardzo słynny komentator do Ewangelii Jana, prawie klasyk, mówi, że no, żeby połączyć Jana i synoptyków, to pewnie według niego, pewnie najpierw były blisko i potem się oddaliły. Ja bym powiedział, ja bym wolał odwrotnie. Że raczej najpierw jest akcja wokół Pana Jezusa i one są z daleka, oni wszyscy się boją. Gdy już ukrzyżowano, gdy już jakoś to przez chwilę tam może jest cisza, spokój, biorą te szaty, nawet mogli żołnierze odejść lekko na bok i one może niepostrzeżenia, a może ktoś im powiedział, no dobra, chcecie to podejście, że potem raczej myślę, że podeszli. Raczej podchodzą i zobaczmy, że jest testament z krzyża i za chwilkę będzie śmierć Jezusa, a Jezus jakiś czas wisi na krzyżu, także raczej z daleka podeszli potem bliżej. Mówię, charakterystyka Janowa jest to, że tylko Jan wspomina Matkę Jezusa i tylko Jan mówi o umiłowanym uczniu. Jasne, że umiłowany uczeń jest w ogóle postacią tylko w Ewangelii Jana obecną. Ale dość intrygujące jest to, że żaden z ewangelistów synoptycznych nie wspomina Maryi przed krzyżem. Ani z daleka nawet patrzącą. Tam są wymieniane różne imienia, różne kobiety.
ale Maryja nie. A intryguje to tym bardziej, że choćby taki Łukasz nie wspomina Maryi. Dlaczego akurat Łukasz byłby tutaj z synoptyków najbardziej mile widziany jako relacjonujący obecność Maryi? Czy dla Łukasza Maryja tam ma jakieś znaczenie w Ewangelii? Cała Ewangelia dzieciństwa, nie? Dopiero co ten Fulton Sheen, tak? Wspomniany, że ze zwiastowanie, nawiedzenie, no Maryja i tak dalej. 12-letni Jezus, Maryja, serce, przecież Symeon mówi, mierz boleści przez jedne serce. To czemu Łukasz nie wspomina Maryi pod krzyżem, gdzie ona ma mierz boleści, już ewidentny na 100%. Nie ma u Łukasza tego. No to jest intrygujące dosyć. Nie? To są nasze pytania w Królestwie Bożym do ewangelistów, czemu jedni piszą, a drudzy nie piszą. I ostatnia myśl przed dzwonkiem, przed końcem wykładu. Pytanie rodzi się też takie troszkę na historyczność tej sceny. Czy w ogóle było dopuszczalne, żeby rodzina czy bliscy mogli towarzyszyć ukrzyżowanemu i być blisko krzyża? I niektórzy twierdzą, że nie, ponieważ Sejanus był taki człowiek, bo Swetoniusz i Tacyt stwierdzają, że w roku 31 naszej ery niejako zostało zabronione, padł zakaz zbliżania się znajomych pod krzyż. W roku 31. No i my odpowiadamy, to nie ma problemu, bo my mamy do czynienia z którym rokiem najprawdopodobniej? 30. Większość uczonych stwierdza, że w roku 30, konkretnie 7 kwietnia, miał miejsce Wielki Piątek. Stwierdza to większość uczonych. Taki jest Blinzler, taki autor, który o procesie Jezusa napisał książkę i wymienił on, tutaj mam gdzieś w przypisie, że on wymienił 53 autorów. Rozumiemy, człowiek wymienia dotarł do 53 różnych uczonych, którzy twierdzą, że właśnie rok 30, 7 kwietnia. Kolejnych około 30 autorów, nie, przepraszam, źle mówię, 24, czyli 24 autorów, że rok 33. Na drugim miejscu połowa, zobaczmy, 50, powiedzmy mniej więcej 50, że rok 30. Połowa tego kolejnych uczonych, że 33. 13 autorów woli rok 29. I tak dalej, i tak dalej. Ale także, jeżeli mielibyśmy pójść za większością uczonych, tak demokratycznie, to Jezus umiera w roku 30, a więc możliwe było podejście pod krzyż, bo rok później, z powodu różnych przyczyn, padł zakaz, że skazaniec sam umiera, nikt nie ma tam przed krzyż podchodzić. Krzyż, jak powiedziałem, nie musiał być nie wiadomo jak wysoki. Wystarczy, że lekko podwyższony nad krzyżem. Grunze też słyszeli, prawda, zebrani pod krzyżem słowa wypowiedziane przez Jezusa. Według Kataryny Emmerich krzyże dwóch skazańców były niższe i brzydsze, tylko krzyż Pana Jezusa był wyższy i piękny, ładnie ociosany i tak dalej, ale to, że też ona też na szczęście, bym powiedział, nie robi z tego krzyża zbyt wielkiego, wielometrowego, także, że według niej, jak już umieszczono w tym dole, to na wysokość, tak jak w filmie Pasja, że tam Matka Jezusa podchodzi i ma możliwość ucałować stopy Jezusa wiszącego na krzyżu, więc tak mniej więcej według Kataryny tę wysokość Katarina sugeruje. Myślę, że ta, a nawet mógł być jeszcze niższy, niż to widzimy w filmie. Myślę, że już wystarczy, no i koniec właściwie wykładu, wystarczy tyle na dziś. Także spotkamy się, daj Boże, za 2 tygodnie, jak dożyjemy, gdzie przyjrzymy się tym 4 kobietom, im troszeczkę, zobaczymy, co wynika w ogóle z tej liczby, 4 plus 1, i pewnie coś już powiemy o śmierci Jezusa. Także może za 2 tygodnie skończymy tę pierwszą kolumnę tekstu.